Rzemiosło od dawna zrzeszone w cechach miało własną i odrębną obrzędowość. Echa tych bogatych i barwnych ceremonii brzmią jeszcze dzisiaj w pieśniach i tańcach rzemieślniczych. Opisy cechowych uroczystości, takich jak noworoczne zebrania z wyborem cechmistrza lub wyzwoliny, czyli przyjęcie do grona samodzielnych rzemieślników, zachowały się w pamięci oraz w historycznych dokumentach. W garncarstwie, najbardziej tradycyjnym z rzemiosł, owe pamiątki życia cechowego przetrwały o wiele dłużej. W urzędowie koło Kraśnika Lubelskiego, w znanym garncarskim ośrodku pod protektoratem cechu rzemiosł, zalśniły one nowym blaskiem. Witajcie, bracia majstrowie! Jako i ty, bracie niewyzwolony, pisarzu, według prawa i obyczaju odczytajcie rejestr wszystkich braci cechu garcarzy. My, Jan Nałęcz Małachowski, dziedzic miasta Baranowa w województwie lubelskim leżącego i całej włości do tego miasta przyległej, prośbę nadesłaną od wielebnego księdza scholastyka lubelskiego, plebana Baranowskiego, otrzymaliśmy w naszych dziedzicznych dobrach końskich na dniu 10 juni 1785 roku. Za zezwoleniem naszym i przez nas dziedziców umocnionym prawem cech garcarski wraz ze wszystkimi osobami złączonych w mieście dziedzicznym Baranowie i całej włości był zaczęty według przepisów, przywilejów i innych cechów regulujących się do wszystkich powinności. Bracia w tym cechu zostający...